W Głogowskim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy informują nas, że nową datę finału wyznaczono na ostatni dzień stycznia. Trudno przewidzieć, czy wówczas uda się imprezę przeprowadzić, ale przygotowania trwają. Chociaż pandemia na wiele rzeczy nie pozwoli, to organizatorzy muzyczną gratkę przygotują w sieci. Będziemy nagrywać i zespoły tutaj maydayowskie w ich miejscach, w których robią sobie próby. Każdy z zespołów około 3 utworów ma przygotować. Będzie to nagrane wcześniej, będzie to zmontowane i właśnie wypuszczone w sam dzień finału właśnie na Facebooku sztabu. Jak co roku w ramach WOŚP przeprowadzone zostaną aukcje charytatywne, tym razem w internecie. Chociaż sztab z akcją zachęcającą do składania gadżetów ruszy po 17 stycznia, to już spływają takie rzeczy jak kurs prawo jazdy kategorii B, grafika czy obraz. W tym roku licytacja będzie online. Więc tu już Państwa przygotowuję do tego. Będziemy na żywo wchodzić z panem dyrektorem Bartkiem Adamczakiem z Miejskiego Ośrodka Kultury. Będziemy mieli wrzuty i będziemy perełki, te najważniejsze rzeczy licytować online. Reszta będzie ofotografowana, będzie wrzucona na Facebook sztabu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspierać można już teraz. To dzięki działającej od jakiegoś czasu e-skarbonce. Czyli każdy wolontariusz biorący udział w finale, my mamy ich 110, może w każdym dowolnym momencie uruchomić e-skarbonkę. Czyli są to przelewy po prostu do e-skarbonki, które sumarycznie wpadają do e-skarbonki, która dotyczy sztabowej e-skarbonki, czyli ogólnej. Dotychczas na konto głogowskiej e-skarbonki wpłynęło niespełna 800 zł.